W tej nowej perspektywie chcemy podejść do rewitalizacji bardziej kompleksowo. Chodzi nie tylko o taką rewitalizację, która najczęściej była pojmowana w formie tylko technicznej, ale rewitalizacja również gospodarcza, społeczna, środowiskowa, powiązanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Funduszem Społecznym. Zarząd województwa jako pierwsze chce wesprzeć gminy w przygotowaniu takich gminnych programów rewitalizacji. Została podpisana umowa z Ministerstwem Rozwoju i otrzymaliśmy środki z programu operacyjnego Pomoc Techniczna na przygotowanie gminnych programów rewitalizacji. W tej chwili jesteśmy już po pierwszym konkursie. 82 gminy otrzymały dofinansowanie. Mamy w sumie do dyspozycji samorząd województwa 7,5 miliona złotych, 7 milionów 600 tysięcy dokładnie dla przygotowania tych programów rewitalizacji. Pierwszy konkurs już umowy w tej chwili podpisujemy z gminami. Zakończyliśmy nabór do drugiego konkursu, do którego się zgłosiło kolejnych 48 gmin. Także cała alokacja, jaką mamy do dyspozycji, niemal zostanie wykorzystana. Prospołeczne przede wszystkim chodzi o przeprowadzenie takiego procesu też konsultacji społecznych, aby uspołecznić przede wszystkim te gminne programy rewitalizacji. To, żeby realizować generalnie takie inwestycje, które są najbardziej potrzebne z punktu też widzenia nie tylko władz samorządowych, ale też z punktu widzenia społecznego mieszkańców danego terytorium. Samorząd też województwa przygotował pewien taki podręcznik, zasady właśnie opracowania i tych gminnych programów rewitalizacji i przechodzenia całego procesu, który ma być pewnego rodzaju takim pomocnikiem dla gmin w przygotowaniu tych dokumentów. Istotne jest później wsparcie samych projektów wynikających z gminnych programów rewitalizacji i tu planujemy robić konkurs w przyszłym roku, to jest koniec przyszłego roku, na finansowanie już projektów, które wynikają z tych programów gminnych rewitalizacji.